przyjechaliśmy ze szkoły numer podstawowej 10. Będziemy jeździć na lodowisku. No teraz ty. I będziemy próbować jeździć i się uczyć. A umiecie już jeździć, czy będziecie się uczyć? Umiem, kolega, umiem. Umiem. Ja nie umiem. Kto się będzie uczył jeździć? Marcina. Czyli pierwszy raz na łyżwach? Nie, trzeci albo czwarty, nie pamiętam. Już coś umiesz? Tak. Jakieś postępy? Duże. To powiedz, co już umiesz zrobić na łyżwach? Trochę jeździć bez barierki, nie trzymając się barierki. Tak się uczą. Jakieś piruety? Ja. I go dumi. Ja się uczę, ale trochę czasami mi nie wychodzi. Dużo trzeba ćwiczyć, żeby taki piruet jakiś zrobić? No bo trzeba mieć odpowiednią prędkość, nogi mieć dobrze rozłożone i ugięte i tyle. Pokażesz nam później, jak wejdziecie na lód? Nie. Za ślisko pewnie. Za ślisko? Nie, po prostu jeszcze tak nie umiem za bardzo. Przyjemnego w jeździe na łyżwach? No, po prostu, że się ślizgasz, przewracasz i że różne się uczy sztuczki ogółem. A według ciebie co jest przyjemne w jeździe? Jakbyś chciała kogoś zachęcić do jazdy, to co byś mu powiedziała, że dlaczego warto? Bo warto się nauczyć więcej rzeczy niż się umie. Więcej. Po prostu to jest jakaś tam też umiejętność, którą można wykorzystać, tak? Mhm. I dlatego, że jest far rajda. Uczenia się na łyżwach. Przynajmniej się fajnie bawi i można się pobawić z przyjaciółmi. Jeszcze w Bielsku fajnego można robić w zimie, poza tym, że jest lodowisko na przykład. Jeździć na sankach, rzucać się właśnie ścieżkami, nie wiem. Gdzie jeździsz na sankach? Ja jeżdżę koło mojego taty domu. Można chodzić po różnych muzeach. Ja przychodzę do kuzyna, my sobie tam taką górkę zrobiliśmy i my tam skaczemy. No a na dębowiec nie chodzicie na przykład? Nie, jeszcze nie. Chodziłam ostatnio, dużo chodziłam z mamą właśnie i tam dużo ludzi miało, szczególnie miały sanki, ale nie zjeżdżały, tylko siedzieli. Ale nie wiem, czy widziałam 2-3 osoby, jak właśnie mieli jakąś deskę, ale tak to dużo więcej nie. A dobrze się tam zjeżdża? Jak to oceniasz? Można się nauczyć, czy już jak się umie? Nauczyć, ale też można, jak się umie, to też tam można zjeżdżać. Yeah.